tym roku z powodu znacznych opadów śniegu i bardzo często dużej okiści, która gromadziła się na konarach, na pniach, na gałęziach drzew i krzewów, mamy dużo roboty z tym związanej teraz na wiosnę, ze względu na to, że musimy wykonać bardzo intensywne cięcia pielęgnacyjne i fitosanitarne. Dodatkowo często krzewy rozrastają się w sposób taki dość asymetryczny, a więc warto, aby tą koronkę tego krzewu czy drzewa skrócić, aby nadać jej prawidłowy kształt. Tutaj na tym przykładzie kalykantusa, czyli kielichowca plennego, pokażę Wam, co należy wykonać, żeby roślina uzyskała ładny pokrój. Przede wszystkim usuniemy pędy wyrastające bardzo daleko od środka krzewu, powodującego asymetrię, jak również pędy porażone i suche.